Ja po tamtej kolekcji, którą zrobiłem w marcu, to była pierwsza moja kolekcja, tak naprawdę zastanawiałem się, co ja teraz zrobię. Przypomniałem sobie, jakie wrażenie na mnie zrobił pobyt w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja tam obejrzałem takie zdjęcia archiwalne najpiękniejszych ludzi, jakich ja widziałem w życiu. I chciałem też to przybliżyć tym młodym ludziom, naszej współczesnej młodzieży, która jest równie piękna, taka odrodzona już po tych latach, żeby sięgnęli po te wzorce typu Krzysztof Kamil Baczyński, żeby się zapoznali przynajmniej z tą historią i żeby mieli szacunek do polskiego godła i żeby z dumą nosili te t-shirty z orłami. Ja jestem zaskoczona tą kolekcją, klimatem tej kolekcji, oprawą muzyczną. Super, jestem naprawdę pod wrażeniem. Jestem zachwycony, bo uderzył w mój ulubiony ton patriotyczny, polski, powstańczy, harcerski, harcerskie pasy. Tym bardziej, że jest listopad, prawda, 11 listopada, Święto Niepodległości. Super, a poza tym wszystkie rzeczy naprawdę bardzo, bardzo udane. Wydawałoby się, że nie robią już na nas symbole narodowe jakiegoś takiego wrażenia, ale tutaj ta kolekcja plus ten cały klimat pokazu był nieprawdopodobny. Może fajnie, że właśnie tak przez moment nad tym symbolem narodowym się lekko zatrzymaliśmy. Uważam, że najlepszy pokaz chyba w tym roku. Kupisz jest niesamowity i wpisał się w tę sytuację, którą mamy ostatnio, PZPN-u, który chciał odebrać naszym piłkarzom orzełki. I tutaj proszę, najważniejszym elementem tego pokazu był patriotyzm i orzeł. Mi się podoba to, że właśnie on jakby nawiązuje do naszej trochę tradycji, do tego orła. Uważam, że to jest wręcz po prostu konserwatywna, narodowa, patriotyczna kolekcja.